Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji Zdrowia z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2011 oraz przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2012 wraz z kierunkami realizacji zadań do tego programu na lata 2013 i 2014. Według ogólnie obowiązującej opinii w sprawie realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych cele programu, jakimi było zahamowanie wzrostu na zachorowanie na nowotwory, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, zwiększenie dostępności do metod ich wykrywania, upowszechnienie metod rehabilitacji chorych, rozpowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki nowotworowej oraz wdrożenia popularyzacji programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi, jelita grubego, a także nowotworów u dzieci nie zostały w pełni zrealizowane. Sprawozdanie jest jedynie kopią dokumentów z lat poprzednich i nie wnosi znaczących zmian, które poprawiłyby istniejący stan faktyczny. Nasze zastrzeżenia budzi szereg niepokojących informacji zawartych w sprawozdaniu. Pozwolę sobie wymienić i omówić kilka przykładów. Po pierwsze, pacjenci od momentu wykrycia do wdrożenia leczenia nowotworów grzęzną w niemalejących kolejkach do gabinetów lekarskich. Jak to jest możliwe, panie ministrze? Przecież to czas reakcji po wykryciu nowotworu jest najistotniejszy. To przecież wyścig o życie. Wydaliście na programy profilaktyki i wczesnego wykrywania w roku 2011 kwotę ponad 1 700 000 złotych. A jakie są tego efekty? Proszę się udać do Centrum Onkologii w Warszawie i spojrzeć na tłumy ludzi oczekujących pomocy. Większość z nich znajduje się w zaawansowanym stadium choroby. Z każdą minutą kolejne osoby tracą szansę na wyleczenie. Panie ministrze, jaki jest więc efekt wydawanych pieniędzy na profilaktykę, jeśli rocznie na raka jelita grubego zapada 14 tysięcy Polaków? Tymczasem na program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w programie przeznaczono kwotę 16 034 000 złotych. Może wreszcie warto pomyśleć nad efektywnością wydawanych pieniędzy. Od lat w profilaktyce nic się nie zmienia. Potrzeby są coraz większe, a Ministerstwo Zdrowia nie nadąża z zakupem aparatury niezbędnej do ratowania życia pacjentów. Na początku października pacjentów chorych na raka jelita grubego zszokowała informacja o zamknięciu kliniki nowotworów Układu Pokarmowego Centrum Onkologii w Warszawie. Panie ministrze, proszę odpowiedzieć, czy to jest efekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2011 roku? Proszę powiedzieć tym wszystkim chorym i nam tutaj zgromadzonym na pytanie, skoro rak jelita grubego staje się cichym zabójcą Polaków, dlaczego z taką łatwością dopuszczacie do zamknięcia jednego z najważniejszych oddziałów leczenia chorób układu pokarmowego w Polsce? Po co te wszystkie programy? Po co to, skoro Polacy tracą możliwość leczenia? Kolejną dramatyczną kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest dostęp do radioterapii onkologicznej w Polsce. Mówicie społeczeństwu, że na doposażenie i modernizację zakładów radioterapii w Polsce według programu w 2011 roku zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 154 milionów złotych, 987 tysięcy. Gdzie podziały się wydane na sprzęt pieniądze, skoro sytuacja nie do końca uległa istotnej poprawie, a pacjenci czekają do 8 tygodni na radioterapię? Panie ministrze, w sprawozdaniu oceniacie, że dzięki wzrastającej liczbie zakupionego sprzętu diagnostycznego więcej Polaków otrzyma szansę na szybszy i łatwiejszy dostęp do leczenia. Wydano na to przedsięwzięcie 26 milionów złotych. To ogromna inwestycja, która miała przynieść efekt, a niecałe 10 miesięcy później dowiadujemy się, że szpitale nie są w stanie przyjmować chorych na raka pacjentów na oddziały. Tak się dzieje w szpitalu pod Poznaniem, gdzie pacjenci słyszą, że leczenie zostało
tylko ograniczone do poziomu kontraktu i dlatego też przyjmowani są pacjenci z bezpośrednim zagrożeniem życia. Po co ten program? Pół roku temu rozgrywał się dramat wielu pacjentów onkologicznych, gdyż w szpitalach nie było podstawowych leków stosowanych w chemioterapii. Powód wytwarzająca je firma miała kłopoty z modernizacją linii produkcyjnej. Pan minister obiecywał wtedy, że to ostatni tego typu problem. Słowa ponownie rzucane na wiatr, bo obecnie szpitale z powodu braku pieniędzy nie przyjmują chorych. Skrajnym tego przykładem jest Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Czy to efekt realizacji omawianej dzisiaj realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2011? Na programy doskonalenia i leczenia białaczki w Polsce z dostosowaniem do zaleceń stawianych przez Unię Europejską w 2011 roku w programie przeznaczono kwotę blisko 7 milionów złotych. Nijak się to ma oczywiście do rzeczywistości, bo ministerstwo oraz NFZ nie nadążają za rozwojem medycyny. W momencie, kiedy pojawiają się nowe leki, tak jak na przykład na czerniaka, a z nim nadzieja chorych na wyzdrowienie, najczęściej słyszą, że jest to lek zbyt drogi, a więc szanse na jego otrzymanie są prawie żadne. Dochodzi nawet do takich paradoksalnych sytuacji, w których ludzie za własne pieniądze kupują leki onkologiczne, których koszt wynosi od 300 do 500 tysięcy złotych, gdzie w niektórych małopolskich szpitalach całkowity budżet na chemioterapię wynosi 600 tysięcy złotych na rok. Jak leczyć tych ludzi? Czym leczyć tych ludzi? Za jakie pieniądze leczyć tych ludzi? Tak więc decyzja o leczeniu jednej osoby z przerzutami czerniaka powoduje, że od razu brakuje pieniędzy na leczenie i ratunek kilkunastu innych chorych. Podsumowując, czy nie warto byłoby ponownie przemyśleć i przeredagować główne założenia i priorytety Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, dostosowując je do obecnej rzeczywistości, do stawianych przez Unię Europejską zaleceń, do wymagań społeczeństwa, tak aby skuteczność profilaktyki, wczesnego wykrywania, zwalczania chorób nowotworowych była wreszcie na europejskim poziomie i aby pacjenci, u których wykryto nowotwór, mieli równe szanse na jego pokonanie, tak jak chorzy w innych krajach Europy Zachodniej. Mając na uwadze te wszystkie czynniki, które wymieniłem, Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za odrzuceniem sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2011. I składam wniosek o odrzucenie tego programu przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo.